Robisz? Wiesz, że nagrywamy? O, sekundkę jeszcze, wypełnię tylko ten kupon, dobrze? A wiesz, jaka jest szansa na to, że wygrasz? No gdzieś czytałem, 1 do 14 milionów. Nieźle, a wiesz, jaka jest szansa, że umrzesz? No w sumie, 1 do 1. Czas. Wykorzystujemy go dobrze, czy też źle? Apostoł dziś do nas mówi: mówię wam, bracia, czas jest krótki. Przemija bowiem postać tego świata. Czy mamy poczucie tego, że czas jest krótki? Mamy poczucie pośpiechu, bo czas nam bardzo ucieka. Ale czy potrafimy docenić wartość czasu i czy potrafimy ten czas dobrze wypełnić? Ile to jest jeden rok? Zapytajcie studenta, który stracił ten rok, bo nie zaliczył egzaminów i musi go powtarzać. Ile warty jest jeden miesiąc? Pójdźcie do matki, która urodziła swoje dziecko o miesiąc za wcześnie. Ile to jest jedna godzina? Zapytajcie tych, którzy oczekują spotkania, tych, którzy są w sobie zakochani. Ile to jest jedna minuta? Zapytajcie tych, którzy spóźnili się kiedykolwiek na pociąg. Ile warta jest jedna sekunda? Zapytajcie tych, którzy właśnie mieli wypadek samochodowy. Ile warta jest jedna setna sekundy? Zapytajcie tych, którzy stanęli na drugim miejscu podium olimpijskim. Kochani, czy my wykorzystujemy dobrze nasz czas, ten czas, który jest krótki? Czy nie marnotrawimy go przypadkiem na różne rzeczy, które nie są ważne w naszym życiu, jak bieg do kolektury, później siedzenie nad kuponem i wypełnianie go przez długi czas i liczenie na to, że coś wygramy. Jeśli tak będziemy wypełniali nasz czas i nie poświęcimy na tym, co ważne, na tym, o czym mówi nam Jezus, na otwarciu się na drugiego człowieka, na miłości do drugiego człowieka, na przebaczeniu naszemu bliźniemu, to nasz czas zmarnotrawimy. Życie nie jest loterią. Życie nie jest przypadkiem. Pan Bóg dał nam czas, abyśmy go dobrze uformowali i dobrze wypełnili. Czas, który jest krótki. W psalmach czytamy modlitwę Mojżesza, który mówi: Panie, naucz mnie obliczać liczbę dni życia mojego, abym posiadł mądre serce. Mądrego serca w wypełnianiu czasu dzisiejszej niedzieli na cały nowy tydzień wam życzę.